nami. Moi kochani, z wielką radością witam rodzinę błogosławionych Ulmów, którzy stają się nami, naszymi domownikami. Dziękujemy za to, że stają się orędownikami wszystkich rodzin, małżeństw, dzieci, młodzieży, tych, którzy spodziewają się potomstwa i tych, którzy tęsknią za potomstwem i tych, którzy utracili swoje dzieci. Dziękujemy Panu Bogu, że daje nam taką łaskę takich orędowników w naszej parafii. Ta msza święta, moi drodzy, sprawowana jest w intencji wszystkich parafian, wszystkich tych, którzy zamieszkują na terenie naszej parafii, ale także gości. W szczególny sposób modlimy się za wszystkich chorych i cierpiących. Polecamy rodziny, małżeństwa, polecamy osoby, które z różnych racji nie mogą dzisiaj z nami być na tej uroczystości. Modlimy się za tych, którzy utracili wiarę i za tych, którzy poszukują szczerze Boga. Niech dobry Bóg przygarnie nas, a błogosławiona rodzina Ulmów niechaj nas poprowadzi do Chrystusa w wieczności. Abyśmy mogli w tej liturgii godnie uczestniczyć, uznajmy przed Bogiem teraz naszą słabość i prośmy Boga o miłosierdzie nad nami. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Prze to błagam Najświętszą Marię, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Się.
Boże, Ty zawarłeś wszystkie nakazy świętego prawa w przykazaniu miłości Ciebie i bliźniego. Spraw, abyśmy zachowując Twoje przykazania, zasłużyli na życie wieczne. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Czytanie z Księgi Mądrości. Bezbożni mówili: zróbmy zasadzkę na sprawiedliwego, bo nam niewygodny. Sprzeciwia się naszemu działaniu, zarzuca nam przekraczanie prawa, wypomina nam przekraczanie naszych zasad karności. Zobaczmy, czy prawdziwe są jego słowa. Wybadajmy, co będzie przy jego zgonie, bo jeśli sprawiedliwy jest Synem Bożym, Bóg ujmie się za nim i wyrwie go z rąk przeciwników. Dotknijmy go obelgą i katuszą, by poznać jego łagodność i doświadczyć jego cierpliwości. Zasądźmy go na śmierć haniebną, bo, jak mówił, będzie ocalony. Oto Słowo Boże. Jakuba apostoła. Najmilsi, gdzie zazdrość i żądza sporu, tam też bezład i wszelki występek. Mądrość zaś zstępująca z góry jest przede wszystkim czysta, dalej skłonna do zgody, ustępliwa, posłuszna, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, wolna od względów ludzkich i obłudy. Owód zaś sprawiedliwości sieją w pokoju ci, którzy zaprowadzają pokój. Skąd się biorą wojny i skąd kłótnie między wami? Nie skąd inąd, tylko z waszych rządz, które walczą w członkach waszych. Pożądacie, a nie macie, żywicie morderczą zazdrość, a nie możecie osiągnąć. Prowadzicie walki i kłótnie, a nic nie posiadacie, gdyż się nie modlicie. Modlicie się, a nie otrzymujecie, bo się źle modlicie, starając się jedynie o zaspokojenie swych rządz. Oto Słowo Boże. Thank you.
Słowa Ewangelii według świętego Marka. Jezus i Jego uczniowie podróżowali przez Galileę. On jednak nie chciał, żeby kto wiedział o tym. Pouczał bowiem swoich uczniów i mówił im: Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Ci go zabiją, lecz zabity po trzech dniach zmartwychwstanie. Oni jednak nie rozumieli tych słów, a bali się go pytać. Tak przyszli do Kafarnaum. Gdy był w domu, zapytał ich: O czym to rozmawialiście w drodze? Lecz oni milczeli, w drodze bowiem posprzeczali się między sobą o to, kto z nich jest największy. On usiadł, przywołał 12 i rzekł do nich: Jeśli kto chce być pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich. Potem wziął dziecko, postawił je przed nimi i objąwszy je ramionami, rzekł do nich: Kto przyjmuje jedno z tych dzieci w imię moje, mnie przyjmuje, a kto mnie przyjmuje, nie przyjmuje mnie, lecz tego, który mnie posłał. Oto słowo Pańskie. Usiądźmy. Moi drodzy, zanim zaczniemy, zanim pochylimy się na chwilę jeszcze nad błogosławioną rodziną, której relikwie przed chwilą bardzo uroczyście i pięknie przy asyście, przy pięknym śpiewie i przy Bożym błogosławieństwie, bo jest piękna pogoda, wprowadziliśmy do waszej świątyni w tym pięknym relikwiarzu i w pięknym znaku relikwii pierwszego stopnia, czyli tym najwyższym stopniu relikwii, to chciałbym wam kogoś przedstawić. Zazwyczaj w szkole jest tak, że nie siada się w pierwszej ławce, żeby nie być wywołanym do odpowiedzi. Ale ja muszę pierwszą ławkę niestety wywołać do odpowiedzi. Chciałbym, żebyście się zaprezentowali tu wszystkim, jeśli was mogę prosić. Starsi trochę chętniej, młodsi trochę bardziej powściągliwie. Jeszcze troszkę wyżej, żeby wszyscy was zobaczyli. Zobaczcie, jak pięknie wyglądacie, macie piękne stroje. Tak oto wyglądała błogosławiona rodzina Ulmów. Myślę, że możemy was pozdrowić brawami. A pomachacie do wszystkich, czy nie? Spróbujcie. Fajnie. Wszyscy wam też machają. Kochani, no tak właśnie wyglądała błogosławiona rodzina Ulmów. Piękna rodzina. Jak widzicie, każdy, nawet jak będzie chciał, taki szczegół zauważy charakterystyczny. Bardzo dziękuję za to przedstawienie. Dziękuję za wasze przygotowanie, za to, że w procesji też przeszliście właśnie jako ci, którzy pokazują nam, jak liczna i jak piękna była błogosławiona rodzina. I tak samo piękna, tak samo radosna, tak samo wierząca była błogosławiona rodzina Ulmów, której dzisiaj właśnie relikwie witamy i z których obecności się, moi drodzy, cieszymy. I to dzisiaj w tym punkcie takim kulminacyjnym, w uroczystym momencie wniesienia relikwii też przez rodzinę. Przyznam, że trochę podglądałem, jak państwo nieśli te relikwie i pan miał niełatwo, bo relikwiarz nie jest lekki, ale pan musiał jedną ręką trzymać relikwiarz, a drugą swoją żonę za rękę. No i to właśnie tak chyba powinno być. Tak być powinno. No właśnie, więc moi drodzy, wielka radość i bardzo się cieszymy z tego momentu, który nastał dla was w parafii, bo oprócz tego, że to jest moment podniosły, oprócz tego, że to jest moment uroczysty, to przede wszystkim jest to moment radości. Bo to nie jest tak, że błogosławieni męczennicy mówią nam,
Jeśli będziecie o nas myśleć, to zawsze smutno, bo myśmy ponieśli śmierć. Dzisiaj oni są błogosławieni, a błogosławieni to znaczy szczęśliwi. Błogosławieni to znaczy ci, którzy są w niebie, a nie ma większej radości dla człowieka niż obecność w niebie. Co więcej, błogosławieni mają takie swoje specjalne zadanie. Oni są zapraszani do pewnych czynności, do pewnych działań, do pewnego wstawiennictwa. Pan Bóg ma swoich ludzi w niebie po to, nie po to, żeby sobie siedzieli, już odpoczęli po trudach życia, ale po to, żeby mieli swoich podopiecznych, mieli swoich przyjaciół na ziemi, żeby się wstawiać za nimi, żeby prosić, żeby się nimi opiekować. I uroczyste wprowadzenie relikwii do parafii to nie jest tylko moment, w którym my widzimy relikwie, widzimy piękny relikwiarz, piękny obraz i za chwilę możemy o tym zapomnieć, bo już się wszystko zakończyło, udało nam się to wszystko jakoś przeżyć. No nie. To jest zaproszenie kogoś do szczególnej opieki. Nowa znajomość, byśmy powiedzieli. Poznajemy kogoś nowego. Kogoś, o kim słyszeliśmy, o kim wielokrotnie może rozmawialiśmy. Może ktoś był nawet na beatyfikacji. A jeszcze z tą msza dla dzieci, to musi być kazanie dialogowane. Pytam dorosłych i dzieci. Kto z was był na beatyfikacji rok temu? Ręka do góry. A, no dobra, to ja byłem. Dobra, może ktoś był, tylko się nie przyznaje. Ale chcę wam powiedzieć, że ta beatyfikacja, i to było nie tylko moje wrażenie. Pamiętam 37 tysięcy ludzi. Trzeba było być odpowiednio wcześniej. Wielu ludzi przyszło na piechotę. Przyszło z okolicznych miejscowości, w pielgrzymkach, w tym trudzie. Było ciepło, tak jak teraz. I pamiętam, że oprócz samej uroczystości niezwykle podniosłej, oprócz tej radości, że Polska i Kościół ma błogosławioną rodzinę, nie pojedynczą osobę, tylko rodzinę, i to w pełnym tego słowa znaczeniu. Piękną, wspaniałą rodzinę. To widziałem jeszcze jedną rzecz, z którą chcę się z wami podzielić. Mianowicie, jak się skończyły uroczystości, to ja już pracuję w IPN-ie i byłem w tym korpusie takim, który miał trochę więcej przywilejów. I mogłem przejechać autobusem do kolejnego tam miejsca, wyjechać. I siedzieliśmy w tym autobusie i miałem trochę wrażenie, że mimo tych przywilejów, że już nie musimy w tym tłumie, w tym gorącu, w tym zmęczeniu iść, to było nam trochę smutno, bo obok nas szli ludzie, pielgrzymi, niezwykle szczęśliwi, zmęczeni, ale uśmiechnięci. Widziałem w oczach tych ludzi taką radość, że mamy nowych błogosławionych, i to tak wspaniałych błogosławionych jak rodzina Ulmów. Widziałem autentyczną radość w oczach tych ludzi i pytałem potem iluś osób i mieli dokładnie to samo wrażenie, że w Polakach pojawiła się radość, pojawiła się piękne przeżycie, uśmiech. Mamy piękną, błogosławioną rodzinę. Niezwykłe przeżycie i do dzisiaj ze wzruszeniem trochę do tego wracam, jak niewiele trzeba, żeby być szczęśliwym. Ucieszyć się z beatyfikacji kogoś, kto stanowi rodzinę, czyli kogoś, kto jest dla nas przedstawicielem w niebie tego, co dla nas najbliższe. Ani praca, ani służba, ani powołanie, cokolwiek innego nie stanowi tyle dla nas tak naturalnie, co rodzina, bo każdy z nas się gdzieś rodził, każdy z nas chciałby, czy chce stworzyć, czy żyć w rodzinie, w której będzie szczęśliwy, w której byłby szczęśliwy. I moi drodzy, dzisiaj zyskujecie nowych sąsiadów. Tak symbolicznie wprowadzili się do waszej parafii nowi sąsiedzi. Wprowadzili się państwo Józef i Wiktoria ze swoimi dziećmi. Wprowadził się Józef i Wiktoria i ich 7 dzieci, błogosławionych dzieci. Zobaczmy, jakie wielkie bogactwo. Ludziom, którym przyszło żyć w niezwykle trudnych czasach, w czasach wojny, w czasach przedwojennych. 3 dzieci rodzi się już po wybuchu wojny, 3 się rodzi przed wojną. Ten dom niepozbawiony pewnie trudu, wysiłku, czasem być może łez, ale jawi nam się jako taki dom szczęścia, dom z Markowej. Dom pewnie nie idealny, bo nie ma takich domów, ale dom, w którym te wartości niezwykle ważne i poważne i te niezwykle istotnie traktowane były na pierwszym miejscu. I kiedy pana Józefa pytano o to, dlaczego chronisz w swoim domu żydowskich uciekinierów,
odpowiadał: to są ludzie, tak potrzeba było zrobić. I błogosławiony Józef i Wiktoria musieli pewnie tego samego wieczora, kiedy przyszli do nich ci uciekinierzy, prosząc o ratunek przed śmiercią, przyszli i poprosili o schronienie. Musieli pewnie błogosławieni małżonkowie zaprosić swoje dzieci i powiedzieć im: od dzisiaj w naszym domu będzie nas więcej. Od dzisiaj będziecie mieli nowych wujków i nowe ciocie. Będziecie z nimi jedli. Oni będą z nami pracować. Będziemy teraz żyli razem. Nie wiadomo jak długo, ale musimy tak zrobić, bo ci ludzie są w potrzebie. Zobaczmy, jak wielka katecheza miłosierdzia i miłości płynie od rodziców Józefa i Wiktorii wobec ich dzieci. Jak wielka katecheza odpowiedzialności za drugiego człowieka, szacunku i rezygnacji, bo przecież trzeba się podzielić nie tylko miejscem w domu, ale trzeba się podzielić też jedzeniem. Być może będziemy żyli skromniej teraz, na pewno będziemy żyli skromniej, ale trzeba, bo tak trzeba było zrobić. I pamiętam, przypomina mi się zawsze w tym kontekście, jak błogosławiony Józef mówi: to są ludzie, tak po prostu trzeba zrobić. Przypominały mi się słowa innego polskiego bohatera też, który został zamordowany, ale on przez komunistów akurat 7 lat później w Warszawie przy ulicy Rakowieckiej w więzieniu stalinowskim. Pan pułkownik Łukasz Ciepliński. Człowiek, który był żołnierzem, bohaterem, oficerem, dowódcą, człowiekiem wielu wojen i bitew. Wspaniały dowódca, piękna postać. Nawet pewnie by się też nadawał do beatyfikacji. Kiedy został skazany na karę śmierci przez komunistów, to w celi śmierci pisał grypsy, pisał listy do swoich bliskich. Pisał takie krótkie liściki. I w żadnym z tych kilkudziesięciu liścików nie pojawia się złorzeczenie, nie pojawia się życzenie zła wobec jego oprawców, którzy na zawsze go za chwilę oddzielą od ukochanego synka i ukochanej żony. Żony, którą kochał szalenie. Widać w tych listach, one są dostępne w internecie, można je znaleźć. Widać w tych listach jego szaloną miłość do jego żony i do jego Andrzejka, synka. Jak opowiadał, że myślę wieczorami, jak prowadzaliśmy cię, Andrzejku, za rączki z mamusią po stole, jak uczyłeś się chodzić. Jak modliliśmy się. Jak mówię: zdrowaś Mario, to słyszę w uszach, jak wy mi w domu odpowiadacie: święta Maryjo. I modlę się i płaczę, pisze żołnierz, oficer. I on pośród tych wielu różnych grypsów pisze między innymi słowa: odbiorą mi tylko życie, ale to nie najważniejsze. Cieszę się, że będę zamordowany jako katolik za wiarę świętą, jako Polak za Polskę niepodległą i szczęśliwą, jako człowiek za prawdę i sprawiedliwość. Wierzę dziś bardziej niż kiedykolwiek, iż idea Chrystusowa zwycięży i Polska niepodległość odzyska, a pohańbiona godność ludzka zostanie przywrócona. To jest moje marzenie i moje szczęście, pisze dalej. I potem dodaje: Andrzejku, jeśli byś kiedyś znalazł mój grób, to możesz na nim napisać te słowa. Niestety wciąż szukamy szczątków pana pułkownika, ale pamięć o nim trwa. Ale jego słowa świadczące o świętości, patriotyzmie i miłości do najbliższych brzmią nam w uszach. Dlaczego je przywołuję? Bo w jednym z grypsów napisał prawie że dokładnie te same słowa, które mówił Józef. Nie mogłem inaczej żyć. Że w życiu człowieka jest jakaś święta sprawa. Jak mówił błogosławiony Jan Paweł II, jakiś wymiar zadań, które trzeba wypełnić. Jakąś świętą sprawę każdy z nas ma, o którą nie może nie walczyć. I wielu takich byśmy znaleźli i w naszej historii, i w historii Kościoła. Ludzi, którzy powiedzieli: poświęcę wiele, być może wszystko, dla większej sprawy. I dzisiaj zamieszkali w waszej parafii błogosławieni. Błogosławiony Józef, błogosławiona Wiktoria, a także błogosławione dzieci. Błogosławiona Stasia, Basia, Antoś, Marysia, Władziu i Franiu.
i to siódme nienarodzone dziecko. Zamieszkali w waszej parafii wasi nowi sąsiedzi. Józef, który dla was, drodzy panowie, drodzy ojcowie, drodzy mężowie, niech będzie przyjacielem i orędownikiem. Niech będzie tym, który będzie czekał na waszą prośbę. Błogosławiony Józefie, pomóż mi w małżeństwie, w rodzinie, w pracy. Niech błogosławiona Wiktoria będzie dla was opiekunką, drogie panie, żony, matki, babcie. Niech będzie dla was przyjaciółką i taką zaprzyjaźnioną świętą, której szczątki są tutaj, obok, w kościele, ale która jest w niebie zawsze do waszej dyspozycji. Niech wam pomaga i błogosławi w tych codziennych pracach. Niech błogosławione dzieci staną się patronami i przyjaciółmi waszych dzieci. Stasia, Basia, Władziu, Franiu, Antoś i Marysia i to siódme dziecko. Niech to będą przyjaciele waszych dzieci. Niech to będą ich koledzy z podwórka. Niech te dzieci, takie piękne, beztroskie, ale już uczone wartości, już uczone odpowiedzialności, już uczone wiary, tego, że my na polskich ziemiach wiemy, co znaczy bronić wiary i bronić wiary w naszych domach, w naszych rodzinach, żeby się nie poddawać, żeby nie dać sobie tej wiary odebrać. I to siódme dziecko, nienarodzone, któremu nie dane było się narodzić, niech będzie dla nas patronem i przypomnieniem, że życie ludzkie jest święte od poczęcia do naturalnej śmierci i że zbrodnicze niemieckie prawo, a w zasadzie bezprawie, ukarało to dziecko śmiercią, bo jego bliscy okazali miłosierdzie. Nie ma takiego prawa na świecie, siostry i bracia. Nie ma takiego prawa na świecie nikt, aby śmiercią sankcjonować niewinne życie. Nie ma przed Bogiem nikt prawa podnieść ręki na życie niewinne. I to nienarodzone dziecko niech będzie patronem wszystkich tych, na których życie podniesiono rękę. Ale niech będzie też patronem wszystkich dzieci utraconych. Niech będzie patronem rodziców, którzy cierpią z powodu straty swojego dziecka przed narodzeniem czy po narodzeniu. Niech będzie patronem was, drodzy rodzice, cierpiący, często w milczeniu i w smutku, że straciliście przed narodzeniem swoje dziecko, że straciliście wnuka lub wnuczkę, że tak jak to siódme dziecko bez imienia, młodziutkie, malutkie, tak wy czasem pewnie też tęsknicie i płaczecie za tym siódmym w cudzysłowie dzieckiem. Niech będzie waszym patronem przed Bogiem. Niech wam wyprasza błogosławieństwo. Niech wam wyprasza pokój w sercu. I niech wam przypomina słowa Jana Pawła II, który powiedział o tych dzieciach: one teraz żyją w Bogu. Siostry i bracia, wspaniała rodzina, która uczy nas tak wiele i która jest powodem do radości, powodem do tego, żebyśmy mogli się cieszyć z tego, że mamy nowych sąsiadów, mamy przyjaciół, mamy uśmiechnięte dzieci. Spójrzmy na te zdjęcia, na Wiktorię, na Józefa. Spójrzmy na tych ludzi, którzy się kochają, którzy stworzyli coś tutaj na ziemi pięknego. Można by powiedzieć, że przez ten dom z Markowej widać niebo. Dom ze swoimi smutkami, z cierpieniem. Ale wydaje mi się, że w tym domu było często słychać śmiech, gwar, tak jak teraz słychać tutaj gwar dzieci. Bo tam, gdzie są dzieci, tam musi być gwar. Tam musi być wesoło. Tam musi być śmiech. Tam dzieci się czasem muszą pokłócić, poszarpać. Powiedzieć: mamo, a on oddycha moim powietrzem. Mamo, a on patrzy przez moje okno. Mamo, weź go, bo mnie denerwuje. A mama musi powiedzieć te sakramentalne słowa: nieważne, kto zaczął, ważne, że macie się przeprosić. Tak już po prostu jest, moi drodzy, w naszych domach i w takiej naszej codzienności. I nie szukajmy w rodzinie ulmów, ideałów. Szukajmy w nich przyjaciół. Błogosławioną
rodzinę Ulmów, zaprośmy do naszych rodzin i wiem, że będziecie mieli okazję przyjąć ich wizerunek w domach i przyjmijcie i powiedzcie: zapraszamy. Zawsze tu jesteście mile widziani. Amen. Pragniemy oddać chwałę Bogu przez ofiarowanie darów. Krzyż, znak wiary i zwycięstwa. Pismo Święte, wszystko, co uczyniliście jednemu z braci moich najmniejszych, mnieście uczynili. Palma i lilia, nie ma większej miłości, niż ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Chleb i wino, one to przez Ducha Świętego staną się ciałem i krwią Jezusa Chrystusa. Aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Panie nasz Boże, niech ofiara pojednania, którą składamy ku czci błogosławionych męczenników, oczyści nas z grzechów i wyjedna nam wysłuchanie naszych modlitw. Przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z wami. Górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże.
Ty w męczeństwie błogosławionych Józefa, Wiktorii i ich dzieci ukazałeś cuda swojej łaski. Oni bowiem naśladując Chrystusa przelali krew ku Twojej chwale. Ty sprawiasz, że moc w słabości się doskonali i umacniasz słabych ludzi do złożenia świadectwa wierze przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dlatego łącząc się z aniołami w niebie, wielbimy Ciebie na ziemi, razem z nimi wołając. Zaprawdę święty jesteś Boże i słusznie Cię sławi wszelkie stworzenie, bo przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, mocą Ducha Świętego ożywiasz i uświęcasz wszystko oraz nieustannie gromadzisz lud swój, aby na całej ziemi składał Tobie ofiarę czystą. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem, uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Pokornie błagamy Cię, Boże, uświęć mocą Twojego Ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby stały się ciałem i krwią Twojego Syna, naszego Pana, Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać to misterium. On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając, błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i dzięki Tobie składając, błogosławił i podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Wspominając, Boże, zbawczą mękę Twojego Syna, jak również cudowne Jego zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie, oraz czekając na powtórne Jego przyjście, składamy Ci wśród dziękczynnych modłów tę żywą i świętą ofiarę. Wejrzyj, prosimy, na dar Twojego Kościoła i przyjmij ofiarę, przez którą nas pojednałeś ze sobą. Spraw, abyśmy posileni ciałem i krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie. Niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo z Twoimi wybranymi, przede wszystkim z Najświętszą Dziewicą, Bogu Rodzicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i męczennikami, ze świętym Janem Pawłem II, z błogosławioną rodziną Ulmów i wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za nami u Ciebie. Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź w wierze i miłości Twój Kościół pielgrzymujący na ziemi,
a więc Twojego sługę, naszego papieża Franciszka, naszego biskupa Szymona, wszystkich biskupów świata, duchowieństwo i cały lud odkupiony. Wysłuchaj łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą. W miłosierdziu swoim, o dobry Ojcze, zjednocz ze sobą wszystkie swoje dzieci rozproszone po całym świecie. Przyjmij do swojego królestwa naszych zmarłych braci i siostry oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarzasz świat wszelkimi dobrami. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Nazywamy się dziećmi Bożymi, nimi jesteśmy, dlatego ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty zesłałeś Ducha Świętego, aby obdarzyć Kościół jednością i pokojem. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę.
wszyscy razem. Ja nie wiem, czemu miłością darzy mnie. On mi nowe życie dzisiaj ofiarować chce. Będę mieszkał razem z Panem teraz i na wieki. Będę mieszkał razem z Panem my. Wszyscy razem. Mój Zbawiciel, On bardzo kocha mnie. Ja nie wiem czemu miłością darzy mnie. On mi nowe życie dzisiaj ofiarować chce. Będę mieszkał. Będę mieszkał razem z Panem. Mój Zbawiciel, On bardzo kocha mnie. Ja nie wiem czemu miłością darzy mnie. On mi nowe życie dzisiaj ofiarować chce. Będę mieszkał razem teraz i na wieki. Będę mieszkał razem z Panem teraz i na wieki. Się. Wszechmogący Boże, udzielę nieustannie pomocy wszystkim, których posiliłeś swoim sakramentem, abyśmy dzięki sprawowanym misteriom doznali skutków odkupienia w naszym życiu. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Ogłoszenia. Bardzo dobrze, wreszcie wróciliśmy do rzeczywistości, ale jestem zagubiony. Gdzie są moje okulary? Nie, okulary mam. Ach, dobrze. Znalazłem. A więc, kochani moi, serdecznie zapraszamy do naszej przesympatycznej scholi. Czy schola jest na górze? Nie widzimy was. Proszę się pokazać. Popatrzcie, pomachajcie do nas wszystkich tutaj, a my do nich. Zaprasza nas schola, żebyśmy śpiewali na mszy świętej o godzinie 11 w niedzielę. Ale próba jest o 10 w sobotę. Zapraszamy do scholi parafialnej. Czy chcecie, żeby ktoś dołączył do was? Ach. I po co to moje mówienie? Dobrze, gwiazda może być jedna, rozumiem, o to by chodziło pewnie. Kochani, zapraszamy oczywiście do scholi, zapraszamy do ministrantów, bo przy ołtarzu są ministranci, ale tak jak Tomek, to jest jeszcze megastrant, bo on jest wysoki bardzo. Tak, więc moi kochani, do ministrantów serdecznie zapraszamy. Dzisiaj też dzieci, uwaga, dzisiaj też o 19:00 będzie koncert. Widzicie już perkusję, nawet widzę chętnego do grania teraz. Dobrze, że nie ma pałeczek. Jak to dobrze, ten perkusista nie położył pałeczek, bo już by dzisiaj na pewno tutaj było granie. Ale o 19:00 mamy koncert zespołu Moja Rodzina. Będzie to koncert ze świadectwem życia, a w tym zespole jest mama, tata i sześcioro dzieci. Serdecznie was zapraszam na ten koncert. To piękny koncert o 19:00 dzisiaj. I chciałbym na koniec podziękować księdzu Tomaszowi, który wprowadził relikwie do naszej parafii. Tak?
cieszył się ksiądz Tomasz, że były oklaski, ale pomódlmy się za niego, bo ma bardzo odpowiedzialną pracę. Żeby miał siłę, mądrość, wytrwałość i by mógł głosić Słowo Boże tak pięknie, jak czynił to u nas. Modlimy się. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Ostatnia informacja. Rodzinę Ulmów, bardzo im dziękuję i rodzicom i dzieciom, bardzo, bardzo. No dobrze, prosimy o błogosławieństwo. Mam jeszcze ze trzy żarty do opowiedzenia, ale ciepło, nie? To już daruję. Każdy we własnym zakresie sobie przeczyta jakiś żart. Bardzo serdecznie dziękuję księdzu proboszczowi i księżom tutaj pracującym, posługującym i wszystkim, z którymi się spotykam od trzech dni w tym miejscu wyjątkowym. Przyjechałem w piątek tutaj bardzo rano i tak jechałem i widziałem po raz pierwszy ten duży kościół, tę kaplicę waszą czy kościół i mówię, ciekawe jak tu będzie. Tu już teraz wiem jak jest pięknie i jak pięknie się tu modlicie. Bardzo jestem ucieszony i zbudowany i za to dziękuję. Dziękuję za waszą obecność, za to, że mogłem wziąć w tym udział. A ponieważ ksiądz proboszcz was namówił na modlitwę za mnie, a ja zawsze ludziom, z którymi pracuję, którzy w różnych sytuacjach życiowych są, obiecuję, że się będę za nich modlił, to biorę od was tę modlitwę i przekierowuję na nich i będę im mówił, że ludzie się za was modlą. Ok? Dobra. Niech Pan Bóg to błogosławi. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa.